pomysł uruchomienia linii autobusowych dla poszczególnych sołectw pojawił się na początku roku. Było to związane z tym, że prywatny przewoźnik zrezygnował z obsługi trasy Jednia Letnisko - Słupica - Cudnów. Gmina Jednia Letnisko postanowiła przygotować komunikację zastępczą. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców. Dlatego też gmina chce już wkrótce rozbudować sieć autobusową, która będzie funkcjonować na jej terenie. To będą cztery linie, które będą obsługiwały teren całej gminy, a więc i Cudnów, i Gzowice, i Myśliszewice, Lasowice, jak również Groszowice czy Rajec Poduchowny. To pierwszy tego typu projekt gminny w regionie radomskim. Uczniowie, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne będą mogły podróżować komunikacją bezpłatnie. To skomunikowanie mieszkańców gminy z Radomiem poprzez Centrum Komunikacyjne Dworzec w Jedni Letnisku, ale też możliwość dojazdu mieszkańców wszystkich sołectw do miasta Jednia Letnisko w celu załatwienia swoich spraw, czy to u lekarza, czy na poczcie, w banku, w urzędzie miejskim. Po przyjeździe do Jedni Letniska podróżujący będą mogli dotrzeć do Radomia poprzez autobusy linii miejskiej numer 26 czy też pociągiem. Warto dodać, że gmina Jednia Letnisko otrzymała także dofinansowanie od wojewody mazowieckiego na uruchomienie bezpośredniej linii autobusowej do Radomia. To kwota w sumie 205 tysięcy złotych. Obsłuży część gminy, która do tej pory nie miała połączenia z Radomiem albo miała to połączenie tylko i wyłącznie poprzez Jednie Letnisko. Autobusy będą kursować od Słupicy przez Cudnów, Gzowice, Piotrowice, Myśliszewice i Lasowice.